Hello. Different ways to use just in English. Jak używamy na różne sposoby słówka just w języku angielskim? Słownictwo dzisiaj. Słownictwo warto powtarzać i pracować nad słownictwem ułatwi ci to komunikację. Zrobimy to tak. Zanalizujemy kilka przykładów i na podstawie tłumaczeń tychże przykładów wyłuskamy różne znaczenia słowa just. Just. To jest popularne słowo, prawda? Nie jest jakieś szczególne. Zacznijmy. It's just a little bit too spicy for my taste. To po prostu trochę za pikantne jak na mój gust. It's just a little bit too spicy for my taste. I tutaj przetłumaczymy słówko just, jakbyśmy to tutaj analizowali, jako po prostu. To jest jedno ze znaczeń. It's just a little bit too spicy for my taste. Kolejny przykład. I just finished reading that book. Właśnie skończyłem czytać tę książkę. I've just finished reading that book. I've just finished reading that book. Tutaj bardzo częste znaczenie słówka just, właśnie, czyli przed chwilą. W takim znaczeniu tego używamy. Kolejny przykład. Peter has just left. Peter właśnie wyszedł, czyli znowu przed chwilą. Peter has just left. Peter has just left. Kolejny przykład. It's just a suggestion, not a requirement. To tylko sugestia, nie wymaganie. It's just a suggestion, not a requirement. Czyli tylko. Tutaj tłumaczymy to jako tylko. Kolejny przykład. He arrived just as she was leaving. Przybył dokładnie wtedy, gdy ona wychodziła. Tak akurat minęli się. Przybył dokładnie wtedy, gdy ona wychodziła. He arrived just as she was leaving. Kolejny przykład. She's just the person for the job. Ona jest najwłaściwszą osobą do tej roboty. She's just the person for the job. Tu jest tak bardziej idiomatycznie, chociaż można, nie jest to taki typowy idiom, ale just the person, czyli tę właściwą osobą, najwłaściwszą, just the person, tak byśmy to tłumaczyli, ale na przykład można sobie wyobrazić różne zdania w ten sposób zbudowane, także nie jest to taki typowy idiom, można powiedzieć this is just the thing, właśnie o to chodzi, to jest ta właśnie rzecz, której mi potrzebuje, this is just the thing, prawda? W ten sposób. Kolejny przykład. I'm just about to finish my work. Właśnie kończę pracę. I'm just about to finish my work. I tutaj to just przetłumaczymy jako właśnie albo za chwilę. Za chwilę skończę pracę. I'm just about to finish my work. A jeżeli chcesz otrzymać specjalne materiały dodatkowe do tej lekcji, wejdź na link, który widzisz teraz na ekranie. Link jest również w opisie tego filmu. Naprawdę warto z tego skorzystać. Kolejny przykład. Peter is a just man. Peter jest uczciwym człowiekiem. Peter is a just man. Tutaj jako przymiotnik zwyczajnie opisuje tego człowieka. Just, uczciwy, sprawiedliwy. Właśnie, mam tutaj jeszcze jeden przykład w tym znaczeniu. He is known for being a just judge. Jest znany z bycia sprawiedliwym sędzią. He is known for being a just judge. Ot. Takie to mamy przykłady i tłumaczenia. Te tłumaczenie, ponieważ słowo jest wieloznaczne, ciężko jest oderwać od kontekstu, a w zasadzie nie warto, zupełnie nie warto tego odrywać od kontekstu tłumaczenia. Trzeba po prostu zapamiętywać takie całostki. Możesz sobie właśnie tak ćwiczyć, jak już tę lekcję zrobisz, wracać do niej, że w jedną stronę tłumaczyć, drugą stronę tłumaczyć, żeby to wychodziło. No i od razu właśnie przechodzimy do ćwiczenia. A ćwiczenie jest takie. W podanych dialogach przetłumacz kwestie, w których występuje właśnie słowo just, czyli tylko te zdania. No, fragment można przetłumaczyć czasami, ale zdania ze słowem just. I teraz robimy tak. Najpierw posłuchaj tychże dialogów wszystkich. Tak po prostu weź je na ucho. 1. She's just about ready to leave. Good. We've been waiting long enough. 2. Are you ready to go?
Almost. I just need to grab my jacket and we can leave. 3. Can you pass me the salt? Sure, just a second. 4. Can you lend me some money? I'm sorry, I've just lent all my cash to someone else. 5. Peter left just as it started pouring down. Oh, really? Bad luck. 6. The judge made a just decision based on the evidence presented in court. Let's hope the evidence was reliable. 7. Have you seen Lisa's daughter? She looks just like her mother. Really? I haven't had the chance to meet her yet. Możesz spróbować jeszcze raz wrócić, posłuchać, żeby się oswoić z tymi dialogami, a następnie przetłumacz te fragmenty, które zawierają słowo just. Zatrzymaj nagranie i zrób ćwiczenie. Klucz do ćwiczenia pierwszego. 1. She is just about ready to leave. Ona jest prawie gotowa do wyjścia. Just about ready, prawie gotowa do wyjścia. She's just about ready to leave. 2. Almost. I just need to grab my jacket and we can leave. Prawie. Muszę tylko wziąć kurtkę i możemy iść. 3. Sure, just a second. Oczywiście, za chwileczkę. Tylko chwileczka. Dzieli mnie od tego, nim ci podam tę sól. 4. I've just lent all my cash to someone else. Właśnie pożyczyłem całą moją gotówkę komuś innemu. 5. Peter left just as it started pouring down. Peter wyszedł w momencie, gdy zaczęło lać. 6. The judge made a just decision based on the evidence presented in court. Sędzia podjął sprawiedliwą decyzję na podstawie dowodów przedstawionych w sądzie. 7. She looks just like her mother. Ona wygląda dokładnie tak, jak jej matka. Twoje tłumaczenia mogą różnić się od moich, czasami znacznie. Niech praca nad tym będzie polegać na tym, że porównasz te swoje tłumaczenie. Bo może się zdarzyć, że twoje tłumaczenie jest równie dobre, a nawet lepsze od mojego. Ważne jest, żeby analizować te zdanie. Jesteśmy teraz na takim etapie analizy, prawda? W ten sposób, żeby zrozumieć, jak to działa. I właśnie, teraz zrobimy jeszcze krok do przodu i trudniejsze tłumaczenie polegające na tłumaczeniu. Przetłumacz zdania. W każdym tłumaczeniu użyj słowa just. Jak się da, jak nie, to i tak przetłumacz. Nawet bierz słowa just. Jeśli to się nie uda wcisnąć, prawda? Czyli i teraz tak. Wróć, zobacz, jakie są znaczenia tych słów, możesz zrobić notatkę, posłuchać jeszcze raz i podejść do tych właśnie tłumaczeń. Dotrzymaj nagranie i zrób ćwiczenie. Klucz do ćwiczenia drugiego. 1. The bell has just rung. 2. I was just going to phone you. 3. It was a just decision. 4. He's just an assistant. 5. That's just what I expected. 6. Sometimes you just want to be alone. Możemy zrobić jeszcze kroczek do przodu i popatrzeć, jak można te zdania inaczej wyrazić bez użycia słówka just. Czasami to jest łatwiejsze, czasami trudniejsze. Znaczy, w sensie rzadziej lub mniej używane, lub częściej używane. I teraz posłuchaj. The bell has just rung. Znaczy nie mniej, nie więcej, tylko to. The bell rang a moment ago. Kolejne. I was just going to phone you. I wanted to phone you a moment ago. Czyli tu w tych dwóch zdaniach just znaczy tyle, co a moment ago, przed chwilą. 3. It was a just decision. It was the right decision. Just jako right. 4. He's just an assistant. He's only an assistant. Just jako only. 5. That's just what I expected. That's exactly what I expected. Tutaj just jako exactly. 6. Sometimes you just want to be left alone. Sometimes you simply want to be alone. To be left alone.
just jako simply. Sporo tego jest, a to jest tylko użycie słówka just, ale zachęcam cię do tego, do retranslacji, żebyś tłumaczył w jedną i w drugą stronę, wrócił do tego, wysłuchał tych dialogów. Jest tutaj sporo pożytecznych informacji o just. This is just the thing. This is just the lesson. Thank you.